Здравствуйте. Фальшивая история человечества. Fałszywa historia ludzkości. Nasza historia ma nie więcej niż 200 lat. Dzień dobry, wita się z nami autor. Jako pierwszy ten artykuł wyszedł na stronach Kramoły 4 marca 2016 roku. I tak zaczęła się moja droga w historii alternatywnej. Od tego dnia w procesie badania przeszłych i obecnych dziejów, mówi autor, zmienił się mój pogląd na warunki, w jakich tworzyła i tworzy się nasza rzeczywistość. Obecnie ograniczam czas trwania tego, co uważam za ludzką cywilizację, do około 60 lat. To znaczy, według mnie, projekt pod nazwą Ludzkość był oddany do użytku przez twórcę mniej więcej w latach 60. XX wieku. Od siebie dodam, szokujące, to prawda, i nie do końca być może się z tym zgadzam ja osobiście, ale dajmy autorowi się wypowiedzieć. Czyż nie interesujące jest, jak udowodnił prawdopodobnie swoją tezę? Mogę wam jedynie obiecać, że żadnych wizji sennych, przekazów astralnych nie będzie. Same suche fakty, dowody i dowodzenie logiczne. Obywatelu, słyszycie mnie? Mówi się dowody. Dowodzik, proszę. Dziękuję im, mówi autor, że dzięki nim mogłem zmienić moją świadomość i zrozumieć to, czym zajmiemy się za chwilę. Przez całe moje życie, tak jak i wielu innych, zastanawiałem się, kim jesteśmy, skąd się wzięliśmy i po co tu jesteśmy. Z początku monumentalny gmach teorii Darwina zachwiał się dla mnie w momencie, gdy dowiedziałem się o istnieniu UFO, a ostatecznie teoria Darwina runęła dla mnie, gdy pół roku temu natknąłem się na artykuły badaczy alternatywnej historii. Od tego momentu otaczający świat zaczął jawić mi się w zupełnie innym świetle. Zlaik obywatel powie, żeby zostać historykiem, należy długo się uczyć, przeczytać masę książek, pozostawać na służbie w domyśle naukowej, posiadać stopień naukowy, jeździć na wyprawy naukowe, uczestniczyć w sympozjach i dyskusjach panelowych. Może i tak jest, ale jak widzimy, oficjalna nauka zmieniła się w zamknięty, elitarny klub, prawie że mafijną strukturę, która jest zainteresowana w zachowaniu obecnego status quo i wszelkimi dostępnymi sposobami zapobiegać tworzeniu prawdziwego obrazu rozwoju ludzkości, przemilcza nie wpisujące się historyczne paradygmaty, fakty i dowody, których nagromadziło się bardzo wiele w ostatnich latach. Sytuacja się stała na tyle paradoksalna, że pojedynczy obywatele, nie godzący się na podobnego rodzaju kłamstwo serwowane przez oficjalów, wzięli w Rosji na siebie rolę historyków. Głównym narzędziem historyka jest wykształcenie i szeroki horyzont widzenia zdarzeń, krytyczny sposób myślenia, silnie zakorzenione zasady logiki i duże życiowe doświadczenie. I wiedzcie, że wielu ludzi posiada wyżej wymienione cechy i umiejętności, ale tylko jednostki zdolne i chętne są zastosować te umiejętności we właściwym miejscu i czasie. I to oni, te jednostki, prowadzą za sobą pozostałych. To tak zwani zaczyńszczycy, ci, którzy tworzą zaczyn. Wspomnianych badaczy alternatywnej historii. Z tego momentu okружающий мир предстал передо мной в совершенно ином свете. Инструментом историка является образованность, широкий кругозор, критический склад ума, сильная логика и жизненный опыт. И поверьте, многие люди обладают таким инструментом, но лишь единицы способны применить его в нужное время. Wątpliwości w nieomylność oficjalnej historii powstały u ludzi już dawno, ale dopiero w momencie pojawienia się internetu i dostępu do map satelitarnych te wątpliwości przybrały status faktów i stały się dostępne dla wszystkich, którzy zainteresowani są tematyką. I wtedy jak grzyby po deszczu zaczęły powstawać i mnożyć się kanały badaczy przeszłości. I to bardzo dobrze. Na dzień dzisiejszy historia naszej cywilizacji jest niesamowitym koktajlem, w którym wymieszane są wersje, hipotezy, przypuszczenia na temat Atlantydy, Hiperborei, megalitów, Tartarii, piramid, podziemnych miast, pustej w środku ziemi, płaskiej ziemi, karłów, gigantów, niewyjaśnionych artefaktów, potopów, dinozaurów, mamutów, planetarny o planetarnym zarządcy, o Wedach, Wimanach i wielu innych. Myślę, że nastał czas, żeby to trochę uporządkować. Tę masę sprzecznych informacji spróbuję teraz wnieść swój wkład w to niełatwe zadanie.
chcę przedstawić swoją hipotezę, mówi autor, pojawienia się ludzkości na Ziemi, która to hipoteza trochę różni się od innych funkcjonujących obecnie hipotez. Mam nadzieję, że dla kogoś będzie ona interesująca. Do konstruowania wniosków użyłem logiki, zdrowego rozsądku, doświadczenia życiowego. W czym więc jest sedno mojej hipotezy? Andrzej Sklarow i Aleksy Kungurow w swoich interesujących pracach udowodnili, że nasza obecna cywilizacja ze starożytnymi artefaktami nie ma jakiegokolwiek związku. Ja się z nimi w pełni zgadzam, a różnią się jedynie we wniosach płynących z tego stwierdzenia. Andrzej Sklarow uważa, że artefakty te to jest dzieło wyżej rozwiniętych cywilizacji, które odwiedzały Ziemię kiedyś. Aleksy Kungurow mówi natomiast o wiedzy i technologii naszych przodków, które została utracona ta wiedza i dorobek po globalnym kataklizmie. A ja uważam, że te artefakty nie mają związku ani z nami, ani z naszymi przodkami, ani z obcymi cywilizacjami także nie mają związku. Wydają się być one mi częścią fałszywej historii, której oddzielne epizody, jak i w całości zebrane, to jest zupełne kłamstwo, które to kłamstwo podtrzymuje i legitymizuje oficjalna nauka, a ludzkość funkcjonuje na naszej planecie około 200 lat, czyli według mnie my po prostu nie mamy historii. One last thing, Doug. As a matter of full disclosure, none of the secret life elements you chose can actually be true. Ready for dreamland? Ja uważam, że myśmy przebudzili się w miastach z już sformatowaną pamięcią, z profesjonalną nauką, z gotowym przemysłem, z gospodarstwami, zakładami, z technologią i z socjalną infrastrukturą, z językami i z kulturą i co najważniejsze, z gotową historią, która miała tylko jedno zadanie. Historia gotowa miała ukryć prawdę główną, a jest ona taka, że nasza rzeczywistość została stworzona przez Stwórcę. They say you're the best memory maker there is. Well, then they're kind. I love birthday parties. You work for Wallace. Subcontract. Уже сформированной памятью, który za cel postawił sobie ukryć naszą rzeczywistą historię, gdyż dzięki temu łatwiej mu ukryć fakt swojego istnienia. Wielu, którzy to przeczyta, popuka się w głowę i będą pewnie mieli rację. Uwierzyć w to jest niemożliwe, ale nie będziemy się śpieszyć, nie będziemy wierzyć, będziemy tylko dowodzić. Wywód będziemy mieli długi i nieprosty. Uważam, że rzeczywistość, w której funkcjonujemy, jest na tyle niewiarygodna, że ludzka świadomość, znajdująca się od szkolnych lat w okowach teorii ewolucji Darwina, odrzuca tą rzeczywistość, która się ciśnie na oczy i umysł. Rzeczywistość to kapsuła czasu, czasoprzestrzeń ograniczona zbiorem ścisłych praw fizycznych, zmienić których według własnej woli nie możemy tych praw. Podstawowymi prawami w naszym wszechświecie jest prawo grawitacji i zasada oszczędzania energii. To one kierują naszym życiem i rozwojem. Rozumując logicznie, rzeczywistość może mieć dwie możliwości. Ona jest niezmienna od momentu powstania i wtedy możemy chociaż w przybliżeniu określić wiek naszej cywilizacji lub też rzeczywistość systematycznie lub niesystematycznie się zmienia, a razem z rzeczywistością zmienia się nasza przeszłość, którą razem z nią jest umowna. W związku z czym jesteśmy w stanie badać tylko jedną niezmienną część dostępną w konkretnym momencie. Ta wersja tłumaczyłaby tak zwany efekt Mandeli, przeskoki czasowe, to trend ode mnie. Ja będę, mówi autor, rozpatrywać pierwszy z możliwych wariantów. Rozum może badać rzeczywistość, a ta mogła być tworzona razem z nami. Lub rzeczywistość już funkcjonowała, a my zostaliśmy zasiedleni później. Badać rzeczywistość możemy na dwa sposoby. Możemy analizować i badać ludzką pamięć oraz badać otaczający nas świat. Jeśli oderwać się od ludzkiej pamięci, możemy zauważyć, że składa się ona z pamięci pokoleń nas poprzedzających. Ojców, dziadów, pradziadów itd. w dal wieków. Ale jako materiał badawczy pamięć ludzka jest bardzo słaba albo coś tam z niej uzyskać możemy. A więc główną metodą badawczą pozostanie badanie otaczającego nas świata. Tutaj faktów, artefaktów przesiewać możemy wiele. W naszej rzeczywistości jest masę rzeczy, do których one jednak nie pasują. To znaczy nie mogły być w niej stworzone. Skoncentrujmy się na samych najbardziej oczywistych. Megality, na przykład Yonaguni, podziemne miasta, piramidy, mury, z wieloboków kamiennych. Wszystko to skłania nas do wniosku o niemożliwej do uzyskania w tamtych warunkach, bądź w tamtej technologii, wielkości przyrządów,
i maszyn koniecznych do przemieszczenia tego typu bloku. A miasto z rzekomo XIX wieku uważam za artefakty, których ludzie nie stworzyli. Najlepszym tego przykładem w naszym kraju jest Sankt Petersburg. Kamienne i metalowe artefakty wypełniają nasze muzea, a ich pochodzenie czy metody produkcji nikt nie jest w stanie ich wyjaśnić w oparciu o istniejące współczesne technologie, wtedy dostępne. Kungurow wspaniale to pokazał w swoich pracach. Ich istnienie sugeruje, że coś lub ktoś przenika do naszej rzeczywistości z zewnątrz i jest zdolny zmieniać jej właściwości. Uważam, że wszystkie niewyjaśnione artefakty były stworzone przez twórcę w ramach jednej z dwóch możliwości. Albo zostały stworzone one przed tym, jak ludzie zostali zasiedleni w tej rzeczywistości w celu nadania pozorów i śladów wymyślonej historii, albo zostały stworzone równocześnie wraz z ludźmi. I tak samo miasta, albo zostały zrobione specjalnie dla nas, albo były stworzone przed nami dla kogoś innego, a ludzie zasiedliwszy je później, przebudowali je pod siebie, pod swoje rozmiary i później budowali mniejsze miasta i budowle odpowiadające naszym fizycznym parametrom. I tak doszliśmy do głównego zagadnienia, czyli dlaczego ja uważam, że ludzkość ma tylko 200 lat. Odżegnywałem się od czasowych znaczników i markerów. Tak jak po pierwsze czerwona wypalana cegła, z której zostały zbudowane nasze miasta, uważam, że tajemnica czerwonej cegły kryje w sobie odpowiedź na pytanie, ile liczy sobie historia ludzkości. A cóż takiego szczególnego jest w czerwonej cegle, spytacie? Przecież to zwykły materiał budowlany. A jak myślicie, ile lat może wytrzymać czerwona cegła w naszym klimacie? Chodzi o częste przejścia przez zero i wchłanianie wilgości. Nie prowadzi się żadnych badań historycznych w tym kierunku. Dla oficjalnej nauki ta kwestia nie była nigdy interesująca. Oficjalna datowała budynki na podstawie innych metod. Z mojego życiowego doświadczenia uważam, że żywotność budowli z cegły zawiera się w widełkach między 300 a 500 lat. Prawda, to dość duży rozrzut, ale na chwilę obecną nie potrzebujemy bardziej precyzyjnej metody podziału. Mało kto zastanawia się nad tym, że całe terytorium Rosji i szerzej na całej powierzchni planety porozrzucana jest wielka ilość ceglanych budowli, co najmniej 200-letnich i starszych. Przeważająca większość tych budowli znajduje się w miastach, ale i na wsiach często one występują. Są świątynie, klasztory, dwory, spichlerze. Umiejscowione są zarówno w zwartej zabudowie dworów, wsi, jak i występują osobno w szczerym polu. Wiele z tych budowli jest na wpół zburzonych. W ostatnich latach nawet pojawił się handel historyczną cegłówką rozbiórkową. Nie sądzę, że tak samo kiedyś będzie się handlować współczesną cegłą rozbiórkową. My patrzymy na te budynki jako nic wielkiego, jako coś oczywistego. Nie zastanawiamy się nad tym, że te budynki niemożliwe są do zrobienia w tamtych warunkach historycznych, jak i w dzisiejszych. A dlaczego? Dla człowieka, który nigdy nie miał do czynienia z produkcją cegły, wydaje się to sprawa prosta, oczywista, ponieważ cegły i jej pozostałości widzimy przez całe swoje życie dosłownie wcześnie. A właśnie, że tak nie jest. To nie jest sprawa oczywista. Doszliśmy do ceglanego trójkąta wiedzy. Każdy z nas może poszukać w internecie, że do masowej produkcji cegieł niezbędne są maszyny przemysłu ciężkiego i elektryczność. Zatrzymajmy się przy tym i posłuchajmy, co Aleksy Kungurow ma do powiedzenia na temat produkcji czerwonej cegły w jednym z wielu swoich analitycznych wykładów. Witajcie widzowie. Nigdy nie myślałem, że temat cegły wywoła tak szeroki odzew i dostałem od Was masę informacji, które w większej części potwierdziły nasze przypuszczenia i wnioski. Dzisiejszy film będzie poświęcony omówieniu tych potwierdzeń, a my je streścimy tutaj. Po pierwsze, zajmować się będziemy tym, co było potrzebne, jakie maszyny do tego, żeby wybudować miasta z czerwonej cegły. A dlaczego maszyny? Dlatego, że jeżeli przyjrzeć się tym murom tych domów, budynków, to są one nieprawdopodobnie równe, trzymają pion, poziom, lepiej niż te układane odręcznie współcześnie. Więc jeśli nawet nie używano maszyn do układania, to szablonów na pewno używano. Jeśli spojrzeć na kładkę domów starych, to oni просто изумительно ровные, изумительно с идеально выдержанными полосами, линиями, рядами и так далее.
И в том числе среди части наших соратников была выдвинута гипотеза, что применялись. На подтверждение мамы komin z cegły, bardzo ciężko lub prawie niepowtarzalny w dzisiejszej technologii. To jest cegła 3D, to znaczy stożek, gdzie cegieł nie przycinano. Какого-то производства и сказал, что ни один современный каменщик так сложить не может. То есть это идеально ровно, с одними и теми же зазорами, с учетом того, что труба кверху утончается, а зазоры остаются все те же самые. То есть при этом не видно того, что... Вытрымалость старых цегел. Вытрымалость вымага двух rzeczy. Zmielenia на bardzo małą frakcję surowca на цеглу. А по drugie, ścisłego reżimu temperaturowego. Ten reżim temperaturowy osiągany jest dziś tylko dzięki elektrycznym piecom indukcyjnym, więc technologii drogiej i skomplikowanej obecnie. Aleksy tu opowiada, jak dopiero niedawno zdołaliśmy osiągnąć wytrzymałość cegieł na poziomie stali przeciwpancernej, no na razie tylko w warunkach laboratoryjnych. I dzięki tym informacjom i kompleksowemu podejściu do zagadnienia budownictwa ceglanego. То есть, если мы посмотрим на фотографию города или картину города Санкт-Петербурга с высоты птичьего полета. Popatrzmy na obraz Sankt-Petersburga wykonany z lotu ptaka i porównajmy z fotografiami z tego samego roku. Panorama, мы заметим, что и на картине, и wykonanymi najprawdopodobniej z gmachu admiralicji. Widzimy, że miasto jest mocno zurbanizowane. Budynki są piętrowe, prawie po horyzont. Litografię albo fotografię Moskwy z wysoty ptasiego polotu, my zauważymy, że też tam znajduje się ogromne ilość. Tak samo gęsto zabudowana, jeżeli spojrzeć na lotnicze fotografie, tak samo gęsto zabudowana jest Moskwa z tamtych lat. Widzimy litografię panoramalną. Biorąc pod uwagę, że według oficjalnej historii Piotr I zabronił w Moskwie budownictwa drewnianego, to można przyjąć, że w Moskwie budownictwo ceglane trwało nie od XV wieku, ale od Piotra I. To znaczy przez 150 lat potrzeba było wyprodukować i ułożyć średnio rocznie od 2 do 3 miliardów cegieł. 2 do 3 miliardy cegieł co roku od 1700 do 1860 roku. Bo z tego roku mieliśmy zdjęcia. To samo lub ciut więcej mamy w Petersburgu. Też budowany oficjalnie od 1700 któregoś roku. Jeszcze mniej więcej tyle samo, czyli 2 do 3 miliardy cegieł na pomniejsze miasta Rosji. To nam daje... Czyli rocznie Rosja potrzebowała w XVIII wieku i w pierwszej połowie XIX corocznie około 10 miliardów cegieł. 4-6 miliardów sztuk kirpicza. Чтобы вы понимали, что если верить, опять же, официальным представлениям и тем бумажкам, которые написаны, мы все читаем и повторяем за ними, как попугаи. Daję link, tu możecie przeczytać, jak skomplikowanym technologicznie procesem jest wypalanie cegły, a cegielnię zdolną do produkcji 1 miliona cegieł rocznie, wyposażoną w piec pierścieniowy, zbudowano pierwszą w 1859 roku w Szczecinie. Także takich cegielni by potrzeba było 4 do 6 tysięcy takich piecy pracujących co najmniej przez 150 lat. Natomiast była to technologia high-end wówczas, to dopiero w 1860 ją opatentowano i mogła się rozprzestrzeniać właśnie od 1859. A do tego wynalazku Hoffmana, do tego czasu opatentowania, królowały piece jeszcze mniej wydajne i produkujące jeszcze mniejsze ilości cegły i o niższej jakości. Kłóci się to z jakością cegły rozbiórkowej z budynków rzekomo z XVIII i XIX wiecznych, gdyż te cegły przewyższają jakością współcześnie produkowane w piecach opalanych gazem. Handluje się nimi. Widzimy wpis z Wikipedii o Hoffmanie i o piecu jego pomysłu. Z powyższego wynika, że w piecach dostępnych w Rosji według oficjalnej historii nie było możliwości wypalania cegieł w takiej ilości, z jaką mamy do czynienia, ani w takiej jakości, aby tej jakości i tej ilości, żeby zapewnić wybudowanie Moskwy, Petersburga i innych pomniejszych miast w Rosji,
nie mówiąc już o braku infrastruktury dla dowozu węgla do cegielni, oficjalnie nie było linii kolejowych jeszcze, bo żeby wypalić kilo cegieł, zużywa się prawie kilo węgla. Czy też nie było możliwości wywozu materiału na produktu na większe odległości. Nie mówiąc o tym, że pozostaje z każdego kilograma węgla, pozostaje 0,8 kg żużlu, który albo zalega przy cegielni, albo trzeba go wywieźć, albo rośnie nam hałda, którą po 150 latach takiej działalności byłaby spora ta hałda. Powinniśmy więc spotykać takie hałdy nagminnie, lub też to, co szlaki na drogi wywoziliśmy w drugiej połowie XX wieku na wsiach powszechnie, to powinniśmy na podsypce starych dróg spotykać szlakę, a tej szlaki archeolodzy nie spotykają. Także szlaka zginęła, zniknięte parówki. Ale wracając. Przy tym условии, że wszystko robi idealnie. To jest dla tego, żeby otrzymać 1 milion sztuk кирпича, требуется всего на всего 4 таких печи. А если посчитать на 1 миллиард кирпича, то требуется 4000 таких печей. Это огромное производство. Действительно, большое количество, огромное производство. Достигнуть большего количества можно только в том случае, если у нас есть печь продольного обжига и конвейерное производство. Сейчас созданы конвейерные производства, которые способны... То самое мовил Андрей Алексей Кунгуров. Jeśli mielibyśmy wierzyć oficjalnym dokumentom, co większość z nas robi i powtarza wnioski tam zawarte jak papugi, że Rosja była zacofana, że była bieda, że ucisk, niewola, chłopi pańszczyźniany w łapciach tam chodzili, to jak to jest możliwe, że 10 miliardów cegieł corocznie robili? Zawodów dla zgotowienia 1 miliarda sztuk требуется 50 sztuk. Skoczymy teraz do 9. Jeśli пересчитать, грубо говоря, на потребности нашей страны, это... A więc nie było jeszcze oficjalnie piecy kręgowych Hoffmana, pierścieniowych, a nawet gdyby takie były, nie byłyby w stanie dać wystarczającej ilości cegieł. Jedynym rozwiązaniem byłyby piece tunelowe, raczej taśmowe, mogące dać 20 milionów cegieł z jednej cegielni rocznie, ale my doszliśmy jako cywilizacja do tej technologii dopiero w drugiej połowie XX wieku. Są to piece wymagające gazu jako medium grzewczego, a nie węgla i ruchomej taśmy podawczej, a więc kompleksu przemysłowego, żeby taką taśmę wyprodukować. Wykidujące w отвал, to jest to, co nikuda nie dzieniece i nie исчезnie. Tak вот представьте себе, что у вас есть 6 miliardów sztuk кирпича i w год вам надо... Po co ja wam mówię te wszystkie specyfikacje i warunki technologiczne? Przedstawiam, żeby udowodnić, że Rosja nie miała możliwości produkcji takiej ilości cegieł. Dobywają примерно 80 razy больше. No, u nas совершенно другие потребности, у нас угольные электростанции и так далее и тому подобное. Чтобы вы понимали, что количество шлаков, которые образуются после сжигания 5 миллионов тонн угля, это примерно такой гурт шириной 100 метров, длиной 1 километр и высотой с 20-этажный дом. Так вот теперь перемножьте эти такие небольшие отвалы на 150 лет. Это столько лет строился Санкт-Петербург и Москва до того момента, когда их сфотографировали и зарисовали. То есть получается так, что у нас километр длиной и примерно 15 километров шириной, высотой с 20-этажный дом, должны быть угольные отвалы рядом с городом Москвой и рядом с городом Санкт-Петербургом. А этого не наблюдается. То есть все это указывает на то, что в наших технологиях, в технологии производства кирпича применялись совершенно другие методы и другие, скажем так, подходы, другие технологии. Ваши соратники, благодарю за то, что посмотрели данное видео. Благодарю за внимание. До свидания. Кирпича из разобранных старинных зданий. Ale po co ja wam mówię, streszczam te wszystkie, tłumaczę te wszystkie specyfikacje i warunki technologiczne. Po co to przedstawiam? A żeby udowodnić, że Rosja nie miała możliwości produkcji takiej ilości cegieł, dysponując technologią odpowiednią do krajowego poziomu ówczesnego technologicznego. Nawet światowy poziom, czy import ze świata, świat nie mógł zapewnić Rosji tej ilości cegieł. Nie mówiąc o wszystkich innych budynkach datowanych na XVIII wiek i XIX wiek. Ale zostawmy filmik, zostawmy wykład Kungurowa w tym momencie streszczenia i wróćmy do tłumaczonego filmu Siergieja Morozenki. Każdy może wejść w internet i przeczytać, jak делается кирпич, żeby понять,
Без електричества і тяжелої техніки масове производство обожженного кирпича. Co prawda, za pomocą drewna też można wypalać cegły i ceramikę użytkową, ale nie osiągniemy wymaganych wielkoprzemysłowych ilości do stworzenia miast z cegły, które stoją i świadczą o tych ilościach. A więc rzeczywistość jawi nam się tak, że około 200 do 500 lat temu, tak w Rosji, jak i na całym świecie, pojawiła się wielka liczba budynków i budowli z wypalanej cegły. Według autora ludzie nie mają żadnego związku z produkcją tych cegieł i ceglanych budowli, a także można to twierdzenie rozciągnąć na budowlę z granitu. Drugą cezurą czasową była katastrofa, skutkiem której było zalanie parterów i czasem pięter budynków przez zalanie przez błoto, glinę i piach. A pamięć ludzka z jakiejś przyczyny nie zachowała wspomnień o tym wydarzeniu, które wydarzenia sądząc z wielu przesłanek i poszlak, ta katastrofa zaszła stosunkowo niedawno. Bo jeśli przyjmiemy, że wiek cegieł, z których zrobione są rzekomo XIX-wieczne budynki, to około 200 lat, to znaczy, że katastrofa wydarzyła się wcześniej niż te 200 lat. Więc dlaczego o niej nie pamiętamy z historii nowożytnej? I nie to, że po prostu nie pamiętamy, ale nie możemy w ogóle wywnioskować jakichś racjonalnych, prawdopodobnych wersji. Podczas gdy biblijne wydarzenia oddalone od tysiące lat zachowały się jakoby w naszej pamięci zbiorowej doskonale. Zachowały się w przekazach, wydarzenia biblijne w podaniach, legendach, mitach, przypowieściach, prawie we wszystkich ludów, plemion i narodów na całej ziemi. W mitologiach jest to zawarte, ten potop, jakoby tysiące lat temu. A niebywały kataklizm u progu cywilizacji przemysłowej, w historii nowożytnej, gdzie wszystko powinno być wiadome, nie jest zapisane ani w naszej pamięci, ani na kartach historii. Dziwne to, nieprawdaż? Są hipotezy o ulewnych deszczach, o globalnym tsunami w XIX wieku, ale nigdzie nie ma wspomnień o tym, że oczyszczano i wywożono błoto z pierwszych pięter czy parterów. Tu osobiście bym polemizował, bo jest wiele takich wspomnień. Mam na to następujące wyjaśnienie, mówi autor. W momencie pojawiania się ludzi, miasta już były pobudowane, ale zalane z zewnątrz były partery budynków, jednak w środku nie było powodzi. Trzecią cenzurą czasową stanowią nasze cmentarze. Na mogiłach sprzed 200 lat stoją pomniki z marmuru i granitu i kamieniopodobnego betonu, tak zwanego geopolimeru, wedle słownika farbowanej alternatywy. Pomniki te wykonane są nieznanymi nam narzędziami i technologiami. Wszystkie nagrobki wykonane przez ludzi są dobrze rozpoznawalne ze względu na swoją niską precyzję i ogólną niską jakość w porównaniu z tamtymi arcydziełami. Uważam, że właśnie te wydarzenia są granicą między liniami czasowymi, między wymyśloną historią ludzkości, a prawdziwą historią z naszej rzeczywistości czasowej. Autor dziękuję nam za uwagę. A ja dodam od siebie, jako dziad, że nie zgadzam się z hipotezą równoległej czy też wymyślonej przeszłości. W ogóle z wieloma tezami w filmach, które dla Was tłumaczę, się nie zgadzam. Jednak uważam, że winien Wam jestem pełen przegląd rosyjskiej alternatywy. W tym filmie podobało mi się bardzo streszczenie działań obecnych. Jak doszło obecnie do rewolucji alternatywnej w Runecie, do rewolucji informacyjnej. Z Wami był dziad. Mimo, że się nie zgadzam, to jeszcze nie koniec tłumaczeń tego młodego, ale jakże płodnego kanału. Pozdrawiam słowiańskie plemię. Chwała wielkiej Tartarii. Do następnego.